Wierzymy, że uda się nam przez następne lata jeszcze znacznie tą ilość wydobytej ropy i gazu zwiększyć. Tego sobie i Państwu wszystkim obecnym życzę. Dziękuję bardzo. I dzisiaj jest sytuacja taka, że pamiętamy, że zwiększenie wydobycia i nowe odkrycia to jest przede wszystkim interes narodowy. I tak my jako parlamentarzyści pojmujemy ten interes i można liczyć na nasze wsparcie w każdej chwili. Dziękuję. I przy tej okazji pozwólcie proszę, że w tym momencie drobny przekażę upominek i zobowiązanie również na ręce pana dyrektora Tadeusza Kulczyka. To jest, jak wiecie, taki niedziory z legendą polskiego przemysłu naftowego Ignacym Łukasiewiczem. Niech ten drobiazg przypomina po pierwsze, że byliśmy tutaj razem w 50. rocznicę rozpoczęcia drogi na rybalkach, ale również kiedy zaczynamy tak naprawdę wydobywanie gazu z łupów na rozpoczęcie. Oby nam się udało, czego sobie i wam. Szanowni Państwo, zarządzenie prezydenta miasta Zielonej Góry z 13 września przyznano Nagrodę Miasta Zielonej Góry panu Kazimierzowi Dyjaczyńskiemu jako wyraz uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla rozwoju Miasta Zielonej Góry. Chciałbym poprosić o... Przyznaliśmy również drugą Nagrodę Miasta Zielonej Góry panu Władysławowi Wiśniakowi jako wyraz uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla rozwoju Miasta Zielonej Góry. Czy mogę prosić? Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby można było zawsze w dniach czy okresie Zielonej Góry wspominać o tych, którzy również do sukcesów tego województwa przyczynili się. Dziękuję bardzo. Jak pan ocenia wydarzenia, które miały miejsce 50 lat temu w kontekście przyszłości? Te wydarzenia miały bardzo istotne znaczenie, ponieważ tak naprawdę stanowiły ten pierwszy krok na drodze rozwoju wydobycia węglowodorów na Niżu Polskim. To dzięki temu odkryciu na rybakach ropy naftowej, później pojawiły się kolejne odkrycia ropy, ale co bardzo ważne, również odkrycia gazu. I na dzień dzisiejszy na Niżu Polskim wydobywamy ponad 60% gazu. I w związku z tym to zdarzenie, które miało 50 lat temu miejsce, ma i będzie miało jeszcze ogromne znaczenie dla rozwoju gazownictwa w Polsce. Don't go.